Instytut imienia świętego arcybiskupa Bilczewskiego rozpoczął rok akademicki w murach Uniwersytetu Lubowskiego, gdzie święty był rektorem. W ramach obchodów setnej rocznicy urodzin świętego Józefa Bilczewskiego dla nieba, a także z okazji inauguracji 15 roku akademickiego Instytutu Teologicznego noszącego imię tego świętego, na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym imienia Iwana Franki odbyła się uroczysta akademia z udziałem seminarzystów, studentów i absolwentów Instytutu. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, konsul generalna Rzeczypospolitej Polski we Lwowie pani Eliza Dzwonkiewicz, a także dyrektor Instytutu ksiądz Jacek Uriesz oraz rektor Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa ksiądz Piotr Brzeski. To pierwszy raz od czasów zakończenia II wojny światowej katolicy oficjalnie przekroczyli próg Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki, znanego wcześniej w całej Europie jako Uniwersytet Jana Kazimierza, żeby uczcić swego świętego, który był profesorem, dziekanem i rektorem tej uczelni. A zatem to było bardzo symboliczne rozpocząć nowy rok akademicki Instytutu Teologicznego w murach Uniwersytetu Lubowskiego. Po krótkim zwiedzaniu Muzeum Historii Uczelni wszyscy uczestnicy Akademii mieli okazję wysłuchać referat księdza profesora doktora habilitowanego Stanisława Nabywańca z Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także referat profesora doktora nauk historycznych Oleksija Suchogo. Na pamiątkę tego wydarzenia arcybiskup Mokrzycki wręczył rektorowi Uniwersytetu pamiątkowe medale papieża Benedykta XV, który kanonizował świętego Józefa Bilczewskiego oraz medal świętego Józefa Bilczewskiego z okazji otwarcia Instytutu Teologicznego, który nosi jego imię. Niestety do tej pory nie udało się uzyskać pozwolenia na zamontowanie tablicy pamiątkowej świętego Józefa Bilczewskiego na Uniwersytecie Lwowskim, chociaż starania o to były podejmowane wielokrotnie. Prośmy za wstawiennictwem świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, patrona naszego Instytutu Teologicznego, o potrzebne łaski, o łaskę wiary, mądrości, abyśmy jak najlepiej przygotowali się do powierzonych nam zadań. Święty Józefie, budujący zgodę między narodami, módl się za nami. Święty Józefie, stawiający się za chorymi i cierpiącymi, módl się za nami.